Kapituła nie była jednogłośna. Mieliśmy bardzo dużo zgłoszonych kandydatów i to bardzo poważnych kandydatów, ale myślę, że jednak taki zwyciężył pewien taki sposób myślenia. Raz, że zapewne część tych kandydatów pojawiała się już w latach wcześniejszych, tak jak moja redakcyjna koleżanka Joanna Solska, która wiem, że była wielokrotnie wcześniej zgłaszana. Ponadto no, byli kandydaci silni. W momencie, kiedy pojawia się nazwisko Tadeusza Mazowieckiego na przykład, zwłaszcza w tych obecnych czasach, jeszcze w związku z książką, którą napisał, i kiedy trzeba trochę lać oliwy na takie wzburzone morze opinii publicznej, to ten kandydat od razu staje się takim kandydatem silniejszym. Ja na przykład zgłaszałam kogoś innego w kategorii przedsiębiorca, ale po rozmowach kuluarowych, tutaj różnych, przekonałam się, że ten mój kandydat może jeszcze poczekać rok albo dwa i że w kategorii przedsiębiorca jest również kandydat, który ma być może trochę większe w tej chwili osiągnięcia. Także ja myślę, że jednak liczyła się waga nazwisk i konkretnych osiągnięć przede wszystkim. Że ja jestem ubiegłoroczną laureatką, w związku z tym byłam pierwszy raz, z wielką tremą tutaj przychodziłam, bo nie wiedziałam, jak to wygląda, ale wygląda super, jest fajnie. Ja uważam, że dla dziennikarza politycznego to jest najważniejsza nagroda, jaka może istnieć, mimo że byłam dziennikarzem roku i miałam wiele różnych innych, ale ja powiedziałam, że to jest dla dziennikarza politycznego coś takiego jak pasowanie na rycerza. I ja się tak wtedy poczułam.